Słuchajcie, wiele osób mnie pytało o takie podstawowe rzeczy, jak na przykład prędkość maksymalna, jaką rozwija Avata. To jest jedna rzecz. Druga to jest zasięg i czas lotu. Jeżeli chodzi o czas lotu, w zależności od tego, jak latamy, ale mogę powiedzieć, że przy takich akrobacjach umiarkowanych, to mniej więcej przyciąłem około 13 minut, więc jest bardzo przyzwoite jak na mocne latanie. W tej chwili zrobimy sobie taką próbę, może nie całkowitą zasięgu, dlatego że jednak jesteśmy ciągle na terenie Unii Europejskiej, jestem na Słowacji, ale możemy sobie zrobić przynajmniej taką częściową. Zobaczycie sobie, jak rozkłada się sygnał. Jestem w tej chwili na 700 metrach i jest full sygnał. Tu jeszcze będzie jakaś linia, więc przejdę troszeczkę wyżej, bo nie znam tej miejscówki dobrze. Ale tutaj widać, że spokojnie można polecieć naprawdę daleko. Teraz jestem kilometr. Widać, że nie ma z tym żadnego kłopotu. Po prostu pięknie teraz lecimy. A wrócimy sobie tędy. I sygnał jest cały czas. Zobaczmy jeszcze raz tu. 60 megabitów na sekundę. Idealnie. 1000 metrów. Pięknie to wygląda. Można troszeczkę dalej. Dobra. Nad tymi wyspami posurfować. Ja tylko sprawdzę jedną rzecz, jak tu wygląda sprawa związana z... jak wygląda sprawa związana z liniami energetycznymi. Wydaje mi się, że tu jest wszystko ok. Dobra, spróbujmy w takim razie przyciąć mocniej, jeżeli chodzi o Frodo. Zobaczymy, jak wygląda temat z prędkością. 62, 61 km na godzinę. Osiemdziesiąt kilometrów na godzinę to jest to, co jestem w stanie osiągnąć tu. Troszeczkę gimbala damy wyżej. Zobaczmy jeszcze raz. 81-82. Dobra, zmieńmy kierunek. Spróbujmy w tą stronę. Tu będzie lepiej. 97, 98, 97, 100 wchodzi, ale mało, nie cały czas. Więc około stówki. My osiągnęliśmy troszkę więcej. Zobaczę jeszcze na kierunku tym. Tu jest w okolicach 92. Dobra, i zobaczmy sobie jeszcze tą stronę. Około stówki jesteśmy w stanie pociągnąć. Jak widać, po kilometrze w ogóle przelot nie zrobił wrażenia na Avacie. No to zobaczmy, co jak z zasięgiem przy takich lotach spokojniejszych. Na zasadzie takiego cruisingu, ale niższego. Tutaj przelecimy pod liniami. Zasięg cały czas jest full. Podniosę się delikatnie na wysokość około 10-15 metrów. Jestem na 800 metrach i mamy full zasięg, także widać, że jest naprawdę dobrze. Oczywiście jakbym wleciał poza drzewa, byłoby gorzej, ale na otwartym polu kilometr i można robić spokojne minięcia pomiędzy drzewami. Teraz mi troszeczkę laguje, ale zobaczmy sobie na przykład ten zagajniczek, który tu jest w zasięgu wzroku przy niskim przelocie, przy wietrze. Jestem w stanie precyzyjnie omijać te drzewa z odległości około 800 metrów. Tak jak teraz. Wygląda to dobrze. Spróbujmy jeszcze raz. W porządku. No, wygląda to bardzo dobrze. No to jeżeli chodzi o tryb FCC, to już wiemy, tak? Że stówka, 800 metrów i nie robi wrażenia, czy kilometr żadnego. Teraz spróbujemy się przełączyć w tryb sportowy i zobaczymy sobie, jak wygląda
rozkład prędkości. Polecimy na ten słup. Tu się podnoszę, czyli muszę drugim drążkiem jechać na maksa. 55. Nie jest to jakaś rewelacyjna prędkość. Czyli w trybie sportowym ja nie jestem w stanie tutaj osiągnąć chyba nic więcej. To było w granicach 55. Zwrócimy się w tą stronę. Troszkę wyżej. Około 55. Dobra, wracamy teraz tu, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda tutaj z wiatrem. Jedynie w trybie manualnym można osiągnąć tak wysokie wartości. Mam już low battery. Spróbujmy jeszcze raz tutaj. 48-50. To są te wartości maksymalne, jeżeli chodzi o tryb sportowy. Nie? Teraz awepa mi zaczyna wracać. No i co tutaj się dzieje? Low battery, tak? No to wracamy. Jeżeli tak, to wracamy do punktu startu. Ale jak widzicie, w trybie manualnym najlepsze prędkości w okolicach właśnie 100 km na godzinę, w sportowym około 50 km na godzinę. Thank you.